Sponsorem programu jest stacja paliw Oil Transfer Development. Suwałki, ulica Pułaskiego 107. Kamil, jak oceniasz to spotkanie? Na pewno ten mecz był ciężki z racji na warunki atmosferyczne i z racji tego, że GKS jest jednym z pretendentów do awansów w tej lidze, ale nie położyliśmy się przed nimi, zagraliśmy konsekwentnie, mimo że znowu po strzeleniu bramki nie głupio tracimy 2-3 minuty po strzeleniu bramkę, ale po przerwie pokazaliśmy charakter, podnieśliśmy się i myślę, że zasłużenie wygraliśmy. Mogło być nawet 5-1. Tak, były te sytuacje, szczególnie w drugiej połowie, już GKS się otworzył, mieliśmy dużo szans na kontrę, ale czegoś tam zabrakło, zawsze to ostatnie podanie czy niedokładne wykończenie, ale cieszy to, że tak jak z Srebrnym to się nie zemściło. No niewiele brakowało. No być może, znowu się cofnęliśmy, kilka tam nieporozumień w obronie, niekryty zawodnik GKS-u i strzeli na 3-2 i zrobiła się nerwówka, ale nawet po tej bramce na 3-2 przetrzymaliśmy piłkę do końca meczu i tak jak mówię, myślę, że zasłużenie wygraliśmy. Zniszczy Jastrzębie. Do Pruszkowa myślę, że po tej serii, może tak powiedzieć, nazwać to serii dwóch zwycięstw, będziemy na pewno jechać, walczyć o pełną pulę. A jeżeli chodzi o mecz pucharowy z Jastrzębiu, to myślę, że warto godnie się pożegnać z kibicami przed tą przerwą zimową i przypieczętować ten historyczny awans do półfinału. A z kim chciałbyś zagrać w półfinale? Ciężkie pytanie. Myślę, że w półfinale to już bez różnicy z kim, bo tam przypadkowe zespoły nie będą grały. Wiadomo, że fajnie by było zagrać z jednym z pretendentów, na przykład Lechem. Na pewno tak sobie wyobrażaliśmy to spotkanie, w szczególności myślę, że decydującym momentem była ta druga bramka zaraz na początku drugiej połówki, kiedy wychodząc i w sumie w tej pierwszej połówce grając dobrą piłkę, a stwarzając kilka sytuacji, tracąc bramkę, szybko bardzo wyrównaliśmy i myślę, że na pewno po tych takich pierwszych nerwowych minutach końcówka tej pierwszej połówki była w naszym wykonaniu bardzo dobra, wychodząc na tą drugą połówkę uczulaliśmy właśnie na tą sytuację, w jaki sposób straciliśmy bramkę i na pewno denerwująca jest rzecz taka, że te trzy bramki straciliśmy po bardzo identycznych sytuacjach, po tym, czego się spodziewaliśmy, po tym, czego na co uczulaliśmy zawodników, dlatego też tym bardziej jest to rozczarowujące, że w jakiś sposób byliśmy na to przygotowani, pomimo tego daliśmy sobie strzelić trzy bramki, ale gratuluję trenerowi, gratuluję drużynie Wigier, bo to było myślę dobre spotkanie i na pewno w tym momencie, kiedy prowadzili 2-1, mieli swoją grę po przechwytach, wjeżdżali szybkimi kontratakami, dlatego też na pewno była to dla nas trudna sytuacja. My przy stanie 2-1 mieliśmy sytuację na wyrównującą bramkę, zabrakło trochę szczęścia, później dostaliśmy trzecią i jak gdyby już na sam koniec dobyliśmy tą kontrolną bramkę, która już nam nic nie dawała. Dziękuję. Na początku chciałem podziękować trenerowi za gratulacje i też pogratulować własnym zawodnikom z postawy na boisku przede wszystkim. Mecz tak naprawdę w pierwszej połowie nie do końca układał się po naszej myśli. Strzeliliśmy bramkę i do tego momentu nasza gra wyglądała tak, jak zakładaliśmy przed meczem. I później po bramce dopuściliśmy GKS do kilku naprawdę klarownych sytuacji. Daliśmy się dwa razy złapać na kontratak i na te wszystkie błędy jakby uczulaliśmy w przerwie. To przyniosło zamierzony skutek z tego względu, że od razu strzeliliśmy bramkę po przerwie. Jedyne, czego możemy żałować, to przede wszystkim niewykorzystanych tych kilku sytuacji, żeby mecz już spokojnie do końca kontrolować, bo wiadomo, GKS odpowiedział kontaktową bramką na 3-2 w samej końcówce i dobrze, że tylko została minuta do samego końca, bo mogliśmy się obawiać tego, że wrócą po prostu demony z meczu z Chrobrym Głogów. Aczkolwiek jesteśmy bardzo zadowoleni, bo graliśmy z bardzo dobrym zespołem. Liczyliśmy na to, że po tej fali meczy nieudanych, po prostu kolejne mecze będziemy wygrywać i znowu Wigry wrócą na właściwe miejsce w tabeli.